Cześć! Słuchajcie, chwilę oddechu i żabka szczęścia. Więc odkładam tutaj rzeczy, przy których pracuję. Robię skrawek miejsca i szukam swojego szczęścia w żabkach, które dzisiaj się pojawiły. To jest premiera dzisiejsza. Można wygrać 200 koła. O co tutaj chodzi? Tak jak w większości żabek lotto, zdrapujemy pole, gdzie są wygrywające liczby. Poniżej mamy konieczynki, które zdrapujemy. Jak zdrapiemy taką konieczynkę, to pojawia się tutaj liczba i przypisana do niej kwota. Tutaj mamy 36 i 5 zł. Jeżeli tutaj będzie gdzieś 36, to tą piątkę wygraliśmy. No i co? Wygrane się sumują. Jeżeli będzie kilka wygranych, no to one się sumują. Drapiemy. Myślę, że tak, że będziemy drapać. Więc lecimy dalej. Oj, ten mój drapak jakiś taki niewydarzony. Jakie liczby? Mamy 33, 4, 11, 15. Niestety nie mamy takiej żadnej liczby tutaj. A więc lecimy z kolejną zdrapką. Nasze wygrywające liczby to 15, 17, 18 i 11. Nie ma. Słuchajcie, nie ma tutaj takiej liczby. I tutaj też nie widzę żadnej wygrywającej. Trzecia żabka szczęścia. I tutaj wygrywające liczby to 30, 32, 8 i 2. I słuchajcie, no jesteśmy blisko, 32, 33, tutaj 8, tutaj 9. Ale to nie są wygrane. Jest 200 tysięcy, słuchajcie. Jest tutaj 200 koła. No ale jeszcze kwestia, czy będzie tutaj liczba, która... Nie, nie ma. Niestety nie mamy wygrywającej liczby, więc przyspieszamy. Tutaj 22, 15, 32, 30. Słuchajcie, no straszne, no nic nie możemy wygrać. Ale to znaczy, że ktoś w innym miejscu ma szczęście, bo tak to działa. Nie wszystkie zdrapki przecież wygrywają. Wiele ludzi musi przegrać, żeby ktoś mógł wygrać duże pieniądze. Dzisiaj to my przegrywamy. I zdrapię teraz ostatnią, bo bateria mi się kończy i miejsce w telefonie. I może to będzie szczęśliwa. 12, 18, 9 i 6. Nie ma. Jest, słuchajcie, no jest, widzę. Jest 18. Tak, mamy 18.
Mamy piątaka. Słuchajcie, szału nie ma. Jest 5 zł. Zostały nam 3 zdrabki. Te 3 zdrabię w następnym materiale, bo muszę zrobić miejsce w telefonie.